się na uroczystej sesji rad samorządów gminnych, samorządu powiatowego, by uhonorować tych wszystkich, którzy dla tej ziemi pracują, którzy poświęcają swoje talenty, uhonorować ludzi zacnych, ludzi zasłużonych. Dlatego to też nasza taka tutaj cieszyńska tradycja, że kontynuując jakże wspaniałą inicjatywę Związku Komunalnego, Stowarzyszenie Samorządowe nagradza ludzi zasłużonych, ludzi, którzy w różnych dziedzinach, czy to sportu, kultury, czy pracując w samorządzie, czy pracując dla ludzi biednych, ubogich, tych wykluczonych, często pozostających na marginesie społeczeństwa, tych, którzy nie skorzystali z tej wolności, z tej danej nam, czy wywalczonej niepodległości. I tacy ludzie, którzy dla tych biednych pracują, poświęcają swoje życie, również dzisiaj zostaną nagrodzeni. Laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2015 otrzymuje pani Elżbieta Chłupczyk, mieszkanka Brenny. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pani Elżbieta Chłupczyk za promowanie rodzinnej kultury ludowej oraz folkloru Śląska Cieszyńskiego, za pielęgnowanie wartości stroju regionalnego i tradycji oraz bezinteresowne zaangażowanie pracy na rzecz społeczności lokalnej. Uchwałą władz samorządowych gminy Chybie laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2015 otrzymuje pan Edward Dudkowiak, mieszkaniec Zarzecza. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pan Edward Dudkowiak za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju gminy Chybie oraz zainicjowanie partnerskiej współpracy z miastem Amstetten oraz gminą Cierwicką. Uchwałą władz samorządowych gminy Cieszyn laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2015 otrzymuje pani Anna Gociek, mieszkanka Cieszyna. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pani Anna Gociek za pielęgnowanie, kultywowanie oraz propagowanie folkloru i autentyczności dóbr dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego. Za pełne poświęcenia prowadzenie dziecięcego zespołu pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej imienia Janiny Marcinkowej. Uchwałą władz samorządowych gminy Dębowiec laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2015 otrzymuje pan Jan Brzezina, mieszkaniec Istrzyczyna. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pan Jan Brzezina za działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz zaangażowanie w pracę Ochotniczej Straży Pożarnej w Iskrzyczynie. Laur w imieniu pana Jana odbiera jego syn Łukasz. Pan Jan niestety nie mógł być z nami ze względu na stan zdrowia, ale życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia i gratulacje dla niego. Uchwałą władz samorządowych gminy Goreszów laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2015 otrzymuje ksiądz prałat Adam Droszcz, mieszkaniec Goreszowa.
Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje ksiądz prałat Adam Droszcz za wkład w organizację przedsięwzięć, które łączą ludzi i mobilizują ich do wspólnego działania, za zaangażowanie w dzieła religijne i społeczne oraz te o wymiarze ekumenicznym i charytatywnym. Uchwałą władz samorządowych gminy Harzlach Laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2015 otrzymuje pan Józef Witoszek, mieszkaniec Harzlacha. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pan Józef Witoszek za zasługi na rzecz społeczności lokalnej, zaangażowanie, wkład pracy w działalność kulturalno-społeczną na terenie gminy i sołectwa Harzlach. Uchwałą władz samorządowych gminy Istebna Laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2015 otrzymuje pani Monika Wałach-Kaczmarzyk, mieszkanka Jaworzyny. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pani Monika Wałach-Kaczmarzyk za ogromny wkład w pracę na rzecz popularyzacji beskidzkiej muzyki ludowej oraz zachęcanie młodzieży do odkrywania swoich korzeni i budowania poczucia własnej tożsamości, za zaszczepienie u swoich podopiecznych szacunku do tradycji i umiłowania regionalnego dziedzictwa. Uchwałą władz samorządowych gminy Jaworze Laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2015 otrzymuje pani Danuta Pawlus, mieszkanka Jaworzy. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pani Danuta Pawlus za wkład i poświęcenie w propagowanie tradycji kultury regionalnej Śląska Cieszyńskiego, w szczególności jego drobnej cząstki Jaworza, poprzez promowanie tradycyjnych obrzędów, stroju ludowego, gwary i zwyczajów, za nieocenioną aktywność społeczną, w szczególności działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu.